Podczas oglądania filmu notujcie w waszych zeszytach to, co waszym zdaniem jest warte uwagi. Odpowiedzi wpiszecie do kart turniejowych. Zostaną one ocenione. Miłej zabawy! Witajcie kochani, zapraszam was na turniej rycerski. Wybierzcie 4-5-osobowe drużyny. Nazwijcie swoją drużynę. Wybierzcie hetmana drużyny. Czas na wspaniałą przygodę. Dziś opowiem wam o Janie Zamoyskim. To prawdziwy mąż stanu, prawdziwy szlachcic. Długie wąsy, szabla u boku, piękne szaty, rycerskie maniery. Urodził się Jan w 1542 roku. No, w dość zamożnej, szlacheckiej rodzinie o rycerskim rodowodzie. Od najmłodszych lat przejawiał młodzieniec zainteresowanie otaczającym go światem. Podobnie jak wy, kochani. Był ciekawy wielu dziedzin życia. Studiował na wielkich, pięknych uniwersytetach europejskich. Na przykład w Paryżu, Strasburgu, no i na jeszcze jednym uniwersytecie. To piękna Padwa. Miasto w północnych Włoszech. Powie później sam Jan Zamoyski. Posłuchajcie, teraz powiem po łacinie. Patavium virum me facit. Co znaczy, Padwa uczyniła mnie mężczyzną. To piękne miasto zostało na zawsze w pamięci u Jana. Wracał do tych pięknych budowli, do tych pięknych dzieł sztuki, jakie to miasto tworzą. Często sobie przypominał. Postanowił więc, że kiedyś stworzy podobne, piękne miasto. Gdy zakończył naukę, z głową pełną pomysłów wrócił do swojej ojczyzny, do Rzeczypospolitej. Państwem rządził wówczas ostatni król z dynastii Jagiellonów. Nazywał się Zygmunt August. Dzięki poznaniu praw i swej mądrości pan Jan zyskał sympatię wśród szlachty. Potrafił pięknie przemawiać. Po śmierci ostatniego króla z dynastii Jagiellońskiej, pamiętacie? Zygmunta Augusta, wspólnie z innymi panami, panami szlachcicami, doprowadził do pierwszych wyborów króla. Wcześniej tron obejmował potomek z dynastii, na przykład Jagiellońskiej. Teraz należało wybrać króla. Szlachta po długich naradach wybrała. Królem został Stefan Batory. To pan pochodzący z innego kraju, z Siedmiogrodu. Dowiedzcie się, gdzie ów Siedmiogród się znajdował. Jan Zamoyski stał się najbliższym współpracownikiem króla Batorego. Został on kanclerzem. To po królu najważniejszy urząd w państwie, w królestwie. Jan Zamoyski pomagał królowi w podejmowaniu najważniejszych decyzji. Król ze swoim kanclerzem Zamoyskim zabiegali o wzmocnienie pozycji Rzeczypospolitej, pozycji wśród innych krajów, innych państw. Możemy powiedzieć, że zależało im na wzmocnieniu pozycji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej. Pomimo tych starań, car, który władał Rosją, zajął swoimi wojskami dużą część Rzeczypospolitej. Pan Jan objął wówczas dowodzenie nad wojskiem. Został mianowany hetmanem wielkim koronnym. No jak więc pan Jan rozpoczął przygotowywania do tej wojny z potężną Rosją? Kazał więc przynieść sobie księgi o najważniejszych wodzach i strategiach wojennych. Wszystko przestudiował. Wiedział wszak, że należy do tego przygotować się starannie, ale również i finansowo.
Zorganizował więc pieniądze na obronę Rzeczypospolitej. Ruszyło więc wojsko, by pokonać wroga, który zajął Rzeczypospolitą. Ciężka to była batalia. 30 tysięcy ludzi zebrał car Iwan Groźny. Wpadło w ręce Moskali wiele polskich zamków. Gdy zamek, jaki się nie poddał po pierwszym wezwaniu, Rosjanie od razu mordowali ludzi w bardzo okrutny sposób. Król Batory podniósł wówczas podatki, by na wojnę tą starczyło. Ostatecznie pokonaliśmy Rosję, a był rok pański 1582. Po tych wspaniałych zwycięstwach wojsk Rzeczypospolitej zakończyła się ta wojna wspaniałym sukcesem dla naszego kraju. Zobaczcie obraz Jana Matejki pod tytułem Stefan Batory pod Pskowem. Obraz przedstawia siedzącego Batorego w pięknej zbroi. Za nim w czerwonej szacie stoi pan Jan Zamoyski. W głębi skrzydła polskiej niezwyciężonej husarii, a przed królem klęczą i składają pokłon przegrani w tej bitwie, możni panowie z Rosji. Zastanówcie się, pan Jan urodził się w 1542 roku. Pokój z Rosją podpisano w 1582 roku. Ile lat miał wówczas pan Jan Zamoyski? Gdy kilka lat później kończył swój żywot i zamykał oczy ostatni już raz, był szczęśliwy, bo udało mu się zrealizować jego marzenie. Zbudował to piękne miasto Zamość, w którym oprócz wspaniałych kamienic, obwarowań obronnych, mieścił się także uniwersytet. Miasto powstało według idealnego wręcz planu. Swoim kształtem przypominało ludzkie ciało. Głową tego miasta był główny plac, czyli rynek miejski. Ręce i nogi to bastiony obronne miasta. Miasto w krótkim czasie stało się tętniącym życiem centrum rzemiosła, nauk i handlu. Warto więc zobaczyć Zamość i dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Odpowiedzi napiszcie w karcie turniejowej. Do zobaczenia na następnej lekcji.